Ho, ho, ho i witam was, nie sama, tu jest moja siostra, Samuła, Wiktoria, którą już znacie z kilku vlogmasów, zresztą moją siostrę też znacie, bo wystąpiła w tamtym roku albo w tym roku, jechałyśmy do Primarka na zakupy. Tak, byłaś taki kawałeczek z tyłu i śmiała się ze mnie, bo coś tam się myliłam, jak nagrywałam. I oczywiście Dominika. Witamy was wszystkich bardzo świątecznie w ostatnim dniu vlogmasa. Dzisiaj jest 24 vlogmas i moja siostra uczyni honorowe otwarcie dzisiejszych kalendarzy, ostatnich okienek. Ogólnie jest to bardzo wyjątkowy dzień, dlatego że jest Wigilia i oczywiście mam wam coś ważnego do powiedzenia, ale o tym później. I teraz przejdziemy do kalendarzy, ale ja wam pokażę głodnych mężczyzn, którzy tutaj siedzą i się nam przyglądają. Tu, o, tu mamusia, która... Mamusia i jeden się schował i Rysiu też się schował, także oni... O jest, ale Bruno, Bruno, o, hello, także... My przerywamy nagranie i do zobaczenia przy kalendarzach. Tak, my jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowań tutaj świątecznych. Pokażę wam, co aktualnie robimy. Smażymy karpia, siostra tutaj już wyciąga uszka. Będziemy miały jeszcze paszteciki, krokiety, oczywiście barszczyk czerwony. Barszczyk czerwony u nas w rodzinie, Kasia, czym jest zawielany? Żurem. Żurem. I wszyscy się dziwią nam, jak, dlaczego, jak żurem? Po prostu czysty barszcz, taki czysty, zawielamy żurem i to jest nasza tradycja rodzinna już od pokoleń, tak mamo? Tak. To nasze babcie robiły, prawda? Tak. Nasze babcie to robiły, a myśmy tą tradycję przejęły i powiem wam, że taki barszczyk, do którego wlejecie cały, czysty barszczyk, wlejecie taki prawdziwy, domowy żur, którego się samemu najlepiej kisi, ze sklepu to, no ze sklepu ewentualnie może być, ale taki domowy żurek, którego sami ukisicie. I taki barszczyk jest naprawdę przepyszny i każdy znajomy, który się dziwił temu przepisowi, próbował od nas ten barszczyk i był po prostu zachwycony, także polecamy wam, kiedyś sobie możecie takie coś spróbować i jest to smak przełamania barszczu i przełamania żuru. Nie jest grzybowej, bo tam idą grzyby. Tak, i Kasia mi tutaj podpowiedziała, że oczywiście do tego barszczyku takiego naszego idą jeszcze grzyby, chyba że ktoś żuru nie lubi. To ewentualnie może mieć jakieś ale do tego naszego świątecznego barszczu, ale ogólnie wszyscy, co próbowali u nas kiedykolwiek ten barszcz połączony właśnie z żurem, byli pod ogromnym wrażeniem tego smaku, bo ten smak jest naprawdę inny, taki wyjątkowy, dlatego my go robimy tylko i wyłącznie na Wigilię. A jeszcze wam pokażę Dominikę, Dominiki makijaż i Wiktorii makijaż, ale Dominika sobie zrobiła świąteczny makijaż. I popatrzcie na Dominiki makijaż. Dominika, co ty sobie na tych brwiach wymyśliłaś, powiedz mi? Światełka. Światełka. Tutaj ma Dominika, widzicie, tutaj ma bombeczki, a tutaj ma światełka. Także bardzo fajny, ciekawy, świąteczny makijaż. A i jeszcze szybki. I co? Szybki jeszcze. I szybki, tak? Bo byłam w pogoni. Hej mężczyźni! Hello boys, jesteście głodni? Hello! Jesteście, to jeszcze sobie poczekacie, bo jeszcze z godziny do kolacji. kolacji wigilijnej i teraz Kasia otworzy kalendarze. Kasia, uczynisz te honory i otworzysz kalendarze? Tak, uczynię. Ale jeszcze muszę Kasi kreację pokazać. Kasiu, pokaż swój outfit. Sweterek świąteczny, jak się prezentuje z przepiękną, taką rozkloszowaną spódniczką. Kasia, opręć się naokoło. O! Także przepiękny outfit Kasi. Takie pantofelki świąteczne. I świąteczne pantofelki. Teraz jest troszeczkę bałagan, dlatego że my tutaj rozpakowywali prezenty i tak dalej. Sami rozumiecie, jak to wygląda po Wigilii. Wiktoria też ma bardzo fajny outfit swój. Ładny, misiowaty sweterek. Co prawda on nie jest świąteczny, ale jest czerwony. To wystarczy, żeby został świątecznym. I takie fajne skarpetki. Do koloru. Dobra dziewczyny, Kasia, idziemy do kalendarzy. Albo kalendarze przyjdą do nas, może Wiktoria przyniesie co? No, nagrywam. Tak. Nie przeszkadzać nam. I może zaczniemy od kalendarza z herbatkami. Także Kasia, otwórz 24 okienko. Jest Christmas Eve. Wszystko jest w porządku. Powiedz im, żeby przeliczyli dzieciaki. Mały pomarańczowy boksik. Proszę, czytaj. I już przeczytam. Co będziesz dziś pić? Biała herbata z trawą cytrynową, z kakaem, z imbirem, z kokosem i z marakują. Czyli ta herbatka już była. Będę ją piła drugi raz. A otworzymy jeszcze, to znaczy pokażemy, co będzie w 25 boksiku, dlatego że już jutro nie będę kręciła vlogmasa. I żeby zakończyć kalendarz, powiem wam, jaka herbatka kryje się pod Christmas Day, czyli Boże Narodzenie. Czyli jutro będę piła miętę pieprzową z zieloną herbatą, z pomarańczą, z cynamonem, z cykorią i z wanilią. Dobrze. Dobra, i teraz przechodzimy do kalendarza NYX, czyli to mniejsze pudełeczko. I mamy tutaj i tu już jest tylko i wyłącznie 24 okienka i 24. I to będzie raczej cień, a raczej na 100% cień. Tylko zobaczymy teraz, jaki kolor. O, ciemny, ja lubię bardzo ciemne. Pokazuję do kamery słocze, powiem wam, że mamy mieszane uczucie, dlatego że jest sztuczne światło i nie możemy tak 100% odgadnąć koloru, ale wydaje nam się, że to jest bardzo, bardzo ciemny brąz. Bardzo ciemny brąz. A cień nosi nazwę In Deep Trouble, czyli w głębokich problemach. Ania powiedziała, że powinnam nagrać ze wszystkich filmików wpadki, jak mi coś wypada, bo w każdym filmiku mi coś wypada i to jest racja. Kolejna rzecz, która mi wypadła. No i mam czarny palec z tego cienia. Ale bardzo fajny cień, ja takie cienie bardzo, bardzo lubię. I Kasia, ostatni kalendarz z Ritualsa. No i ciekawe, co będzie po 24 okienkiem. Tutaj jest 24 okienko, czyli duże. I pewnie to będzie jakaś pianka do kąpieli. Nie. I mamy piankę. Jest to pianka z serii The Ritual of Yalda. Chyba tak to się czyta, nie jestem pewna. Taka granatowa. I pierwszy raz mam coś z tej serii. W poprzednich okienkach nie było nic z tej serii, także bardzo jestem ciekawa zapachu. Na razie nie będę próbowała, ale z pewnością wam dam znać w przyszłych vlogach, jak ona pachnie, jak ona się sprawdza. W ogóle wszystkie te rzeczy z tego kalendarza będę teraz namiętnie testowała i o wszystkich na pewno wam dam znać. Kasiunia, bardzo ci dziękuję za odtworzenie. Proszę bardzo, to był dla mnie zaszczyt. Za odtworzenie ostatnich okienek w kalendarzu. I tak, my wszystkie dziewczyny uciekłyśmy tutaj do kuchni na chwileczkę, dlatego że mamy wam pewną sprawę do przekazania. Siedzimy sobie przy lampce Prosecco. Rysiu, pokaż. Rysiu jest nasz asystent tutaj. Także moja siostra takie ubranko zakupiła dla butelki Prosecco. Także tak, my wszystkie świąteczne mamy, to butelka też. To Prosecco też jest na świąteczne. Piesek też, tylko piesek. Piesek też, tylko piesek uciekł. I tak, przede wszystkim dziękujemy, Rysiu. Po pierwsze, chciałam wam wszystkim podziękować za obecność w moich vlogmasach, za dopingowanie mnie, za komentowanie. Powiem wam tak, że nagrywać codziennie, jeśli jest się aktywnym zawodowo, nie jest tak prosto. O ile samo nagrywanie z przyjemnością, bo to jest przyjemność, prawda? Ale już jeżeli chodzi o sprawy techniczne jak montaż, to już jest inna całkiem bajka. Jak wiecie, nagrywałam popołudniami, dlatego że do godziny tam 15 ja pracuję i nagrywanie moje przeważnie zaczynało się 16, 17, trwało czasami do 20, to zależy. Później szybki prysznic i montowanie. Montowanie kończyło się różnie, dlatego że 3 albo 4 razy usnęłam przy tym montowaniu, z czego na moim kanale lekkie poślizgi i opóźnienia były. Bo te filmy nie zawsze tak pojawiały się jak powinny. Po tygodniu nagrywania już myślałam, że po prostu nie dociągnę do końca, że te vlogmasy raczej będą się pojawiać tygodniowe, że to będą urywki z całego tygodnia, z kilku dni otwierania kalendarzy, ale jednak jakimś cudem, nie wiem jakim, dotrwałam do tego końca, z czego się bardzo ogromnie cieszę i teraz sobie myślę, że za rok raczej się nie podejmę nagrywania codziennego, jeżeli będę dalej oczywiście czynna zawodowo. Ale pewnie stanie się tak, że 1 grudnia 2019 roku wyciągnę tą kamerę i przywitam się z Wami w pierwszym vlogmasie. I te vlogmasy będą również nagrywane codziennie. Także dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście ze mną i za wsparcie. Bardzo chciałam serdecznie również podziękować wszystkim moim uczestnikom we vlogmasach, tak jak Wiktorii, mojej siostrzenicy, mojej córci Dominice, mojej siostrze Kasi, Ani, Asi, Ewie, Ani Plondę. Także bardzo Wam dziękuję, że zabarwiłyście moje vlogmasy swoją osobą. Było mi Was wszystkich miło gościć. Mam nadzieję, że za rok oczywiście również będziecie ze mną na vlogmasach i będziecie otwierać kalendarze. Obiecujecie? Obiecujemy. O, Wiktoria? Tak. A może i Rysiu dołączy? Nie? Nie chcesz? Dobra. No po dzisiejszym dniu lekkie doświadczenie będziemy miały. Tak. Także wiecie, że nagrywanie nie jest proste. Nie. Zwłaszcza ze mną. Zwłaszcza ze mną. Ja jak się zatnę, to jak maszyna. Dan, 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 dan. Kaliber. Jak kaliber, dokładnie. I tak, chcemy Wam wszystkim pożyczyć zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Nie tylko ja, ale to są życzenia od nas wszystkich. Szczęśliwego Nowego Roku, żeby Wam się wszystkie marzenia pospełniały, pomyślności, a przede wszystkim najważniejsze zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, o której już pewnie się domyślacie, dlatego że przeczytaliście tytuł i zobaczyliście miniaturkę. I chciałam potwierdzić, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, że zostanę babcią. Także moja Dominika córcia, a Wiktoria ciocia, moja Dominika córcia, która występowała dzielnie i mnie bardzo wspierała w tych wszystkich vlogmasach. Jest w którym tygodniu ciąży? 26. Tak, jest w 26 tygodniu ciąży i Miss Ani zostanie prawdziwą, najprawdziwszą na świecie babcią. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego ogromnie. Proszę babcia. O, babcia zapomniała. No i już skleroza na starość. No. Także ja się bardzo z tego ogromnie cieszę i chciałam się z Wami podzielić właśnie tą informacją. I zrobiłam to dzisiaj, dlatego że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzisiaj jest Wigilia, świąteczny czas i mam nadzieję, że się wszyscy ze mną po prostu cieszycie. I tak, pewnie się zastanawiacie teraz, ile moja córka ma lat? Tak, jest pełnoletnia, dlatego że to jest najczęstsze pytanie, jakie słyszę, jeżeli się przyznaję do tego, że zostanę babcią. Także, ile twoja córka ma lat? Tak się wszyscy mnie pytają. Jak odpowiadam, 23? Bo u nas tak jest. Odpowiadam, że ma 23, bo zgodnie z prawdą ma 23, to się patrzą na mnie i pytają, to ile ty masz lat? Także tak, jest pełnoletnia, ja również jestem pełnoletnia i mam prawo zostać babcią. Także my się już będziemy powoli żegnać, będziemy się rozkorzować teraz świętami, świąteczną i rodzinną atmosferą. Mam nadzieję, że u Was również jest świątecznie, pięknie. Do zobaczenia przede wszystkim w moich przyszłych filmikach, które oczywiście systematycznie się będą ukazywać na moim kanale. I do zobaczenia w takim wspólnym gronie, pewnie jeszcze nie raz, ale we vlogmasach dopiero za rok. Także ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. Pa, pa!